stok, 114,5 metra, by wygrać dzisiejszy konkurs. Kamil w powietrzu, ale szczęście! Ale wspaniale! Pobił ich po prostu niewyobrażalnie. To przekracza wszelkie granice wyobraźni. Tak było. Sport, Przemysław Babiarz, dobry wieczór. Kamil Stoch wygrał pierwszy konkurs na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle. Co więcej, objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Słowem, pierwsze święto skoków się udało, jutro drugie, a my łączymy się z Sebastianem Szczęsnym. Bardzo dobry wieczór. Zwycięstwo to jedno, ale styl, przewaga Kamila były imponujące, nieprawdaż? Przepiękny, dobry wieczór. Rzeczywiście, Przemku, masz rację, państwo się chyba ze mną zgodzą. To, co pokazał Kamil dzisiaj podczas konkursu w Wiśle, to było mistrzostwo. To był ten poziom, do jakiego Kamil nas przyzwyczaił. Już w pierwszej serii zaatakował, wyprowadził bardzo mocny cios. 133 metry. I był liderem z nieco ponad 3-punktową przewagą nad Stefanem Kraftem. Na trzecim miejscu po pierwszej serii był Michał Hajbek, a więc dwóch Austriaków, którzy naciskali Kamila. W drugiej serii zmieniły się warunki. Zaczął wiać z tyłu, było coraz trudniej, ale Kamil nic sobie z tego nie robił. 124 metry i przepiękne, wspaniałe zwycięstwo. Tym ważniejsze, że był jest pierwszym Polakiem, który wygrywa konkurs w Wiśle. Nie tylko Kamil Stoch, ale siódme miejsce Piotrka Żyły, dziewiąte miejsce Maćka Kota. Cała drużyna spisała się rewelacyjnie, czemu dał wyraz Kamil Stoch. Posłuchajmy. Cała drużyna naprawdę poszła bardzo do góry, jeżeli chodzi o poziom, jeżeli chodzi o indywidualnie każdego zawodnika i całą ekipę razem do kupy. Uważam, że jesteśmy świetną drużyną, bardzo zgraną, potrafiącą się cieszyć sukcesów kolegi, ale przede wszystkim też mającą świadomość swojego potencjału i tego, co może osiągnąć. Cała ta nasza wspaniała, bardzo mocna eskadra. Dzisiejsze zwycięstwo Kamila Stocha ma wymiar szczególny. Wygrał na skoczni imienia Adama Małysza. A Adam Małysz jest teraz moim i państwa gościem. Adam, witam cię pięknie. Dobry wieczór. Adam, cudowne uczucie, kiedy patrzysz, jak wygrywa Polak na skoczni twojego imienia, w zasadzie swojego imienia. Nie, dokładnie. Dosyć długo czekaliśmy na to, ale fajnie, że udało się to dokonać tego właśnie dzisiaj. Cieszę się niezmiernie. No fajnie, bo również i dwóch pozostałych Polaków w pierwszej dziesiątce. Sześciu mieliśmy w trzydziestce, także no, co tu więcej mówić? Myślę, że jest bardzo, bardzo dobrze. Adam, ta walka dzisiaj była niesamowita. Pierwsza seria Kamil prowadzi, potem zmiana warunków i Kamil pokazał swój kunszt. W tej chwili jest w najwyższej formie. Dokładnie. Ja wręcz się cieszyłem, że te warunki się zmieniły w końcówce, bo to jedynie Kamil mógł przetrwać taką walkę ciężką, dlatego że widzieliśmy, że Kraft skoczył 117 metrów, więc to wydawało się, że to nie wystarczy na prowadzenie. Jednak się udało, ze względu na to, że ten wiatr był dosyć mocny z tyłu, a Kamil po prostu już tylko i wyłącznie znokautował rywali, bo 124 to pokazuje, że w tym momencie jest najlepszy i w najlepszej formie. Kamil jest najlepszy, jest w najlepszej formie. Dzisiaj był pierwszy krok, jutro kolejny konkurs indywidualny w Wiśle. Jesteśmy wspólnie z Adamem przekonani, że będą nie mniejsze emocje. Pozdrawiamy serdecznie z gorącej, śnieżnej Wisły. Dziękujemy bardzo. Z Wisły Sebastian Szczęsny wraz z arcygościem Adamem Małyszem. Jutro o 14.20 w TVP Sport kwalifikacja, a o 15.40 w jedynce TVP Sport i na sport.tvp.pl drugi konkurs.